Toni Mike'a D'Antona. Była szansa na oddanie strzała, teraz szansa na kontrę zespołu toruńskiego. Nie zdąży. No i 1-0. Samuel Roberts kapitalnie najechał na ten krążek. Doskonałe podanie zza bramki i mamy 1-0. 15 minuta i 51 sekunda. Fraszko 20 sekund przed końcem pierwszej tercji meczu w Toruniu. Czy będzie 1-1, czy cały czas 0-1? 1-1! Bartosz Fraszko perfekcyjnie między nogami Mateusza Skrabalaka. 19 minuta, 40 sekunda. Nesta Mires Toruń doprowadza do wyrównania po rzucie karnym wykorzystanym przez Bartosza Fraszko. Wygrał na Jastorze 2-0. No i teraz szansa. I teraz prosty błąd zespołu toruńskiego. No i bramka do zespołu Sanoka. Udało się zawodnikom sanockim zdobyć tą bramkę grający z numerem 13. Natan Śliwiński wpisał się na listę strzelców po prostym, kardynalnym błędzie toruńskiego zawodnika, który źle wyprowadził. Nieskuteczne uderzenie. Jeszcze Torunianie mają krążek. No mieli, bo teraz dobrze ustawił się zawodnik zespołu Sanoka. W międzyczasie wyjechał z bramki Michał Plaskiewicz i natychmiast Benjamin Bre tą sytuację wykorzystał bezwzględnie. Chyba zbyt szybko wyjechał Michał Plaskiewicz. Do Polonii bytą zawodnicy z Sanoka, ale cały czas będą mieli 6 punktów straty do Orlika Opole, ale Orlik Opole ma jedno spotkanie rozegrane więcej, a więc w tym momencie koniec tego meczu. Nesta Mires Toruń przegrywa z Ciarko PBS Bank Sanok 1-3. Bramki Samuela Robertsa, Majka D'Antona i Benjamina Bre dla zespołu Sanoka, dla gospodarza trafił Bartosz Fraszko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Był to dobry, emocjonujący mecz.